Cześć. Ale właśnie tutaj z czym związany jest ten pomnik? No jak to wrócić, bo to muszę przekręcić. Ale... Dlaczego tutaj w jednym przypadku się przekręcić? A to zależy od paliwa. No nie, no ale co jest wielkością napędzającą? To jest wygięte. Przerywa różne, czyli ciśnienie, zmiana ciśnienia, bo to zależy od tego. Poziom pływaka w komorze piwakowej odczytywali. To się przykręci i dopiero to się. Wskazanie miernika. Wskazanie miernika. To jest podobne. Czyli w takim samym położeniu, tutaj normalnie wartość się albo większa, albo mniejsza ciśnienie, albo większa się ciśnienie. My to mamy prawo do zmiany zadowolenia, że przy mieszance właśnie takiej, która ma bardzo niską, nawet 40, na przedstawienie kolejnych wynalazców i kolejnego wynalazku. Najpierw filmowy felieton. Pan Edzio jest bardzo zadowolony, ponieważ śni mu się, że właśnie wymienił silnik w samochodzie. Stary był jeszcze całkiem niezły, ale w nowym zastosowano bardzo praktyczne i ciekawe rozwiązania. Dzięki nim pan Edzio zyskał jeszcze większą swobodę i niezależność na drodze. Posiadając ten nadzwyczajny silnik, pan Edzio może, ale nie musi tankować na stacjach benzynowych. Dlaczego? Ponieważ aby uzupełnić bak, może podjechać do najbliższego sklepu spożywczego. Dzień dobry. Ja poprosiłbym olej. Ten? Nie. Ten obok tu, ten będzie dobry. Ile płacę? 500. Super, dzięki bardzo. Jego nowy silnik z powodzeniem może teraz jeździć na przykład na oleju rzepakowym lub lnianym. Państwu nie radzimy jednak wlewać takiego oleju do baku, ponieważ macie zwyczajne silniki. Pan Edzio, chociaż jest abstynentem, lubi czasem kupić buteleczkę alkoholu. Nie dla siebie oczywiście, tylko do samochodu. Jeśli w drodze zabraknie mu paliwa, zawsze będzie mógł wzmocnić autko procentami. Pan Edzio ma teraz ten komfort, że może jeździć na różnych miksach i mieszankach, nie gardząc oczywiście tradycyjną benzyną oraz gazem. Pan Edzio cieszy się jak dziecko z nowego silnika. Nie wiadomo tylko, jak będzie się czuł, kiedy się obudzi. Pan Piotr Mężyk, pan dr Adam Ciłkiewicz. Prosimy. Witam. A oto dzieło panów. Jeśli panowie pozwolą, to proszę bardzo, podejdźmy do tego urządzenia bliżej. Panowie je znają świetnie. Ja widzę je pierwszy raz w życiu. To, co widzę, to cóż, no dostrzegam tu różne elementy, które znam. Znam, bo widzę je w swoim samochodzie. To jest rura wydechowa, jeśli tak, się nie mylę. Mam począwszy... Mumik, tak, ale do, właśnie. Począwszy, to istotą tego silnika jest połączenie dwóch modułów tłokowo-korbowych, z tym, że jeden pracuje w cyklu dwusuwowym, to jest ten, a drugi pracuje w cyklu czterosuwowym. Moduły zostały połączone prawie że na styk. No dobrze. I teraz tak, jak ten silnik pracuje w ogóle, bo jak mówimy dwusuw, czterosuw, to wiemy, że czterosuwy są świetnymi silnikami, w tej chwili mocno stosowanymi, ale one doszły do pewnego kresu rozwoju. Tam jest tak rozwinięty
już te wszystkie układy, że właściwie z tego silnika już niewiele więcej się da uzyskać. Z drugiej strony w silniku, pomimo tego, że jest taki dobry, to on jednak ma tą wadę, że na jeden cykl pracy przypadają dwa obroty wału. A silnik dwusuwowy był bardzo korzystny, bo miał jeden cykl i jeden obrót wału. W silniku czterosuwowym mieliśmy fajną wymianę, czy jest dobra wymiana ładunku, to znaczy jest wylot spalin oddzielnie i dolot czynnika jest oddzielnie. Te fazy się tam lekko tylko pokrywają. W silniku dwusuwowym z kolei nachodziły te fazy na siebie, traciliśmy dużo mocy. A tu połączyliśmy te cechy, czyli nałożyliśmy fazy, tak jak w czterosuwie, i przesunęliśmy je wymiany ładunku. I to jest ta zaleta, że ten silnik ma zmienną kompresję, zmienny stopień kompresji i może spalać różne paliwa, czyli różne miksy. Troszkę przesadzone było w felietonie, jeżeli chodzi o takie różne. Za dużo wody jest. No więc w czym jest za dużo? Na pewno różne za dużo paliwa, wody, natomiast pan. Na pewno nie tak, jak tu było pokazywane. Tak, to był pewien żartobliwy felieton. Jak gdyby przesadzenie, ale na pewno można bardziej mieszać, czyli biopaliwa stosować, te różne oleje. Uzyskujemy moc z jednostki w granicach 150, powinniśmy uzyskać, to z obliczeń wynika, 150 koni albo i więcej z litra. Jeden cylinder, a takie to duże. No, to nie jest czy duże. To jest zaleta, czy wada? Nie, to nie jest duże. Myśmy korzystali z istniejącej części. To jest połączenie czterosuwu i dwusuwu. Czyli razem tak. To tak było, jakby tak średnią? On pracuje według zasady dwusuwowej. Czyli na jeden cykl pracy jest jeden obrót, ale części dwusuwowej. A część czterosłowa jest takim dynamicznym oddziaływaniem. Ten tłok jak gdyby raz pomaga wylecieć spaliną, a drugi raz napełnić i oczyścić. Panowie mówią, że można mieszać, że dobrze jest mieszać. Może być trzochę oleju, pewnie rzepakowego. Trochę spirytusu też nie zaszkodzi. Niektórzy mówią, że trochę margaryny też. I nie, że nie, trochę margaryny zgoda. 4,5% może być benzyny. Panowie proponują specjalny silnik. Tak jest. Jest to się lobby rolnicze, czy nie? Nie, myśmy sobie lobby mechaniczne, bym powiedział. Lobby mechaniczne. Tak jest, termodynamiczne. Panowie chcą zbudować całkiem nowy silnik, nowej konstrukcji, nowej generacji. I nasz silnik się przy okazji nadaje do biopaliw. Jak gdyby przy okazji. Przy okazji się nadaje. Tak jest. Dobrze. Będzie taniej? No na pewno. I tutaj ja mam, panie Januszu, dla państwa technologię stricte ekologiczną. Nie wiem, czy przypominają sobie państwo, w niedalekiej przeszłości prezentowaliśmy państwu silnik na wodę, niezwykle kontrowersyjny silnik autorstwa pana Jana Gulaka. Chciałbym, abyście obejrzeli państwo fragment felietonu i programu, który wtedy nagraliśmy. W tej chwili już się dostała woda na rurę wydechową, podgrzała się i już dostaje się do kolektora, a ja teraz włączę tutaj dmuchawę. Oj, w tej chwili już częściowo pracuje na wodzie. Czyli już jedziemy na wodzie? Tak, ciszej. I co wy na to, proszę państwa? Silnik na wodę. Ciekawe, panie Januszu, czy pan Jan Gulak został milionerem? No tak, to mamy trochę inną propozycję. Zdecydowanie inną propozycję. Panowie ani przez chwilę nie próbowali nam wmówić, że tutaj można nalać, nie wiem, soku wiśniowego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że silnik o pojemności, powiedzmy, 2 litrów uzyskuje moc. Nie chcę w tej chwili też zbulwersować stanowisko pana doktora, który jest bardzo powściągliwy w tym zakresie, ale powiedzmy sobie, jeżeli z jednego litra uzyskujemy pojemności 1 litra uzyskujemy 200 koni mechanicznych, to relatywnie z dwulitrowego uzyskujemy 400. I to jest perspektywa, ale przy okazji warto tu zauważyć, że jesteśmy niewielką firmą, która na przestrzeni kilku lat wygenerowała kilkadziesiąt patentów. I w tej chwili one zaowocowały czymś naprawdę ciekawym, bo w Brukseli na światowej konfrontacji technologii uzyskaliśmy złoty i srebrny medal. Złoty za silnik, a srebrny za technologię. No i to pan dopiero teraz mówi. Za technologię, proszę. Złoty medal za silnik. Brawa. Proszę państwa, trzymajmy kciuki. Gratuluję. Ja też zainteresowana. Dziękuję bardzo. Ja bardzo poproszę. Tak, panie redaktorze. Dziękuję uprzejmie. Nie mam akurat przy sobie swojej litówki. Kolejny patent, bo to jest rewolucja. Nie wymyśliłem. Proszę państwa, wyznam państwu szczerze na stronie, że należy do osób, które nie wiedzą, gdzie otwiera się maskę samochodu. Silnik mam z przodu, to jest wszystko, co wiem. Przepraszam. Proszę państwa,
proszę pozwolić mi przedstawić. Jest przełącznik dla kamienów. Przełącznik jest na 10 sztuk, nie? Teraz się no, jest protokół napisany transmisji, a widzisz, to jest ABCD. Mamy tu przewodowy, do którego to ale może być cała CCR upada. To musimy wykonać opinię tego, jak CCR upada wyglądają. Czyli może zbierają tutaj. Madlabie? To są jako nie wiem, jak to wiem, jako paralicz, czy jak to jest? Wygląda się? No. Jak najwyższej, wiesz? Dobrze.
Ja mam dzieci, myślę za siebie. Ma dyrektor całego życia. Czymś wręcz przestrzegającym. Co by teraz chciał, żeby była lata? Mogła rozmawiać o wszystkim. Naprawdę wysoko. Liczył się znowu dalej z moim uczuciem. Ale to jest ważne. Nie kochałam się.